Nowy zwiastun sezonu 9 właśnie do nas dotarł. Wszyscy jesteśmy zapewne nie lada uradowani takowym faktem, jednakże standardowo nowy sezon, nowe teorie i spekulacje. Donald Master, czyli dyrektor fabuły Fortnite, przekazał nam kolejną zapowiedź, a także potwierdził kilka możliwych test. Hej, wszystkim z tej strony, Jaju i w dzisiejszym materiale skupimy się na tym, co możemy znaleźć obecnie w grze i co takiego może nas czekać w sezonie 9, a gwarantuję wam, że spekulacji jest wiele. Oczywiście nie przesyłam wam wszystkich z nich dziś, ponieważ mamy za mało dowodów. Skupimy się m.in. na ostatnich zmianach na mapie i tym, co niejednokrotnie na swoich odcinkach nazywałem kopalnią wiedzy, czyli na karnecie bojowym. Zanim jednak zaczniemy, to tylko spójrzcie na ten wynik, a więc jeżeli zaliczacie się do tych niedobrych, co przychodzą tutaj bez subskrypcji, to pamiętajcie, że wciśnięcie tego czerwonego przycisku na dole nic was nie kosztuje, a tylko zaowocuje w przyszłości. Ja będę mógł się dalej rozwijać w swojej działalności, a wy na pewno nie przegapicie żadnej nowości ze Świata Fortnite, a teraz bez dalszego przedłużania zaczynajmy. Dowiedziałem się, że prawdopodobną tezą jest to, że literka N, która widnieje na najnowszym trailerze sezonu 9, odpowiada za sentencję. Najlepsi widzowie to ci, którzy posiadają kod Jajły w sklepie. Do takich zalicza się młodzież, by widoczna szóstka, ponieważ to tylko dzięki nim jestem w stanie przemawiać do dzień w dzień. Jeżeli to Wy chcielibyście pojawić się na odcinku, czy wygrać fałdolce na nowy karnet bojowy, no to jedyne co musicie zrobić to zostawić followa na Instagramie, no i oczywiście posiadać kod jajuty w sklepie, kilka kliknięć, a tyle możliwości. A teraz, po tym długim, koniecznym dla konkursu wstępie, robimy McDoGierki. Przyszłość jest jedną wielką, niewiadomą, taki oto dopisek możemy zauważyć na najnowszym trailerze zapowiadający sezon 9, który to swoją drogą, swoją premierę będzie miał 9 maja, a więc w czwartek. Moi kochani, nowy trailer właśnie wczoraj do nas padł, no i wywołał od razu masę kontrowersji. Po pierwsze... Postać, którą widzimy na trailerze, to najprawdopodobniej nie ta, której hełm zna znajdował się w tajemniczym wymiarze, na którym to głosowaliśmy na Tamigana, Infinity Blade i tym podobne. To, co ważniejsze, to to, że ta postać najprawdopodobniej ma jakiś związek z przybyszem. A skąd to wiemy? Skoro przyszłość jest jedną wielką, niewiadomą, a ten cały tamtejszy event był niewątpliwie powiązany z motylami. Także tamta postać jest niewątpliwie powiązana z motylami, które, jak to wiemy, są w wymiarze, do którego dostał się przybysz to jestem w stanie postawić tezę, że ta nowa postać będzie także powiązana z tymi motylkami i z całą kostką, która swoją drogą ma powrócić, o czym mogliście usłyszeć w moim poprzednim odcinku. Ciekawym aspektem, który potwierdza to, że ta postać miałaby jakiś tam związek z przybyszem jest to, że ów postać na swojej klatce piersiowej ma wyryty napis. Napis, który to bardzo przypomina alfabet, jakim posługiwał się przybysz. Oczywiście nie jest to do Dokładna rzecz, ale ten znaczek w kształcie delty myślę, że już go gdzieś widziałem. Myślę, że widziałem go na jednym z ekranów czytania z przybyszem i myślę, że to może być coś prawdopodobnego. Tutaj nie wiem, oni się tutaj napataczają cały czas, także nie wiem, pomóżmy im odejść z tego świata, dobrze jest. I udajmy się w stronę... Srogiego szczytu, ponieważ to na nim będzie się również skupiała fabuła sezonu 9. Jest to coś niewątpliwego, jednakże po drodze bliżej mamy do Tilted Towers, na których także warto się skupić. Wątek przybysza będzie niewątpliwie powracał. Myślę, że akurat tym razem jest to dość trafna teza. Nawet jeżeli on się osobiście nie pojawi, to te nowe postaci z bojowego w jakiś sposób są powiązane z wymiarem, do którego się udał. Jest to, no jak na coś pewnego nawet jeżeli te postacie nie będą znały przybysza, no to nie ukrywajmy, że on otworzył im drogę do naszego świata no już ponad rok temu. Rok? Nie. 11 miesięcy, ponieważ przybysz uderzył 11, może 10. 10, ponieważ chyba 31 czerwca, 30 czerwca przybysz był na naszej mapie. Z tego co pamiętam, ponieważ wtedy wbiliśmy chyba 10 tysięcy subskrypcji, chyba dokładnie tak w momencie, w którym rakieta startowała. Także idziemy sobie tutaj powolutku w stronę wykrzywionych wiersz, a żeby tutaj zobaczyć, czy coś się zmieniło od poprzedniego dnia. Jednakże skupimy się na tym, co mogłoby się z nimi stać. No bo według mnie one nie pozostaną tak same. Sobie już wiele razy tutaj. Um, wiele miejscówek było niszczonych, na przykład karkołomne kino, które kiedyś tutaj się znajdowało, także zostało zniszczone przez meteoryt, no i w efekcie końcowym um, pewna ekipa remontowa, najprawdopodobniej pod zwierzchnictwem Windarteku, przyjeżdżała i wszystko naprawiała. A, i wykrzywione wieże są naprawione by the way, co nie? Widzicie? Naprawi naprawione są już wykrzywione wieże, także e, kozak pokrzem. Nie, jest to oczywiście błąd, ponieważ jesteśmy na trybie kreatywnym i nie mam pojęcia czemu tu jest wszystko całe, skoro pliki zmieniły całą mapę. Ja tego naprawdę nie rozumiem. Nie wiem co się w tej chwili stało, bo tak idę się spodziewam zniszczonych wykrzywionych a tutaj są całe budynki. <grym> Co jest, to jest. No ale teraz już wam pokazuję od razu wykrzywione wieże i to jak wyglądają po wybuchu. Jak i teraz widzicie cały ten evencik. No, na pewno zostaną te wykrzywione wieże e, naprawione. Tutaj wejdziemy sobie jeszcze do tego muzeum. Muzeum, w którym to mamy te wszystkie atrakcje. Jak dobrze widzicie, są tu rzeczy, które zniszczyły wykrzywione wieże. W ogóle twórcy dali nam tutaj niewykrzywione wieże, a ten budynek, te muzeum, w którym jesteśmy, bo... Swoją drogą twórcy dali nam tutaj jakiś mały spoiler, bo ten wulkan był jeszcze przed tym, jak tutaj wykrzywione wieże zostały zniszczone, bo tutaj mamy. To znaczy ten budynek, oczywiście. Tutaj mamy te rakietę, która go zniszczyła, tutaj mamy kostkę, meteoryty, no i jest wulkan. Czyli twórcy nam zaspoilerowali, że... Wykrzywione wieże zostaną zniszczone przez to jednakże, no właśnie, wykrzywione wieże, bo ten budynek na nowej mapie, jako jedyny, się ostał z wykrzywionych wież. Także dziwna akcja, dziwna. No i teraz tutaj mamy budyneczki wykrzywionych wież, a więc być może to nawiązuje do tego. Mam przynajmniej taką nadzieję, że to jest jakoś tak uzasadnione. No i to mamy sobie srogi szczyt. Srogi szczyt, który niewątpliwie się kiedyś. Rozpuści. Dostał on wielkim fragmentem meteorytu po tym, po tym całym wybuchu wulkanu, no i zapowiada się na to, że się Rozpuści. Niewątpliwie myślę, że lodowy król, czyli jego władca, władca lodowego szczytu, srogiego szczytu, będzie miał jakiś udział w, se w fabule sezonu 9, a to z tej racji, że kostka powraca. Skoro kostka powraca, a lodowy król wcześniej opanował jej moc, no to myślę, że ponownie może się nią zainteresować, aby ostatecznie rozstrzygnąć konflikt pomiędzy nim a ognistym królem i władcą zgliszcz. Tak samo skoro Infinity Blade nie powróciło, lodowy nie będzie miał się tam czym bronić teoretycznie, chociaż nie wiadomo, czy to Infinity rzeczywiście e, zniknęło z jego rąk czy stracił na nim panowanie. No ale niewątpliwym jest, że będzie się najprawdopodobniej interesował motywem kostki. Kostka powróci, to jest już coś. Pewnego są nowe pliki, są nowe pliki dźwiękowe, wizualne są już nawet, to pokazywałem wam nawet wczoraj, no i według mnie jest to coś pewnego, iż ta kosteczka sobie do nas powróci. Mam przynajmniej taką nadzieję, ponieważ był to niewątpliwie ciekawy wątek, no który nie zakończył się jakoś spektakularnie, bo jedyne co to... Sobie kosteczka wybuchła i powstało, powstał Lutlej, który no, już teraz jest zmieniony całkowicie już miał swoją drugą metamorfozę. Bardzo ciekawy aspekt tak samo jak aspekt tego powracającego przybysza, a jeżeli nie przybysza, to jego jakiś może, sługusów albo kogoś powiązanym z nim bezpośrednio. Tą największą wskazówką jest oczywiście ten alfabet wyryty na postaci z dziewiątego sezonu, która będzie znajdowała się oczywiście w karnecie bojowym. I tutaj, jak wspominałem, jesteśmy już przy Srogim Szczycie, no i kiedyś on się roztopi. Roztopi się, najprawdopodobniej roztopi się, także to był chyba Lepki Lasek, o ile mnie pamięć nie myli. Nie wiem czemu, ale zawsze mówiłem na to Lepki Piasek. Dajcie znać, jeżeli wy też robiliście jakieś literówki w e, nazwie tej miejscówki. Myślę, że po stworzeniu tutaj podwodnego biomu to jest coś bardzo pewnego. Tak samo pewnego jak to, że lodowy król oraz ognisty na pewno jeszcze pojawią się w wątku sezonu 9. Nie ukrywam, że stworzenie nowej miejscówki podwodnej byłoby czymś bardzo ciekawym, ponieważ byłaby to nowa mechanika w Fortnite. Bardzo ciekawa, jednakże aby ta mechanika miała ręce i nogi, no to nie ukrywajmy, że no te jezioro, w którym moglibyśmy pływać czy zbiornik wodny jakiś akwen, musiałby być niewątpliwie jakichś większych. Rozmiaru, bo taki mniejszy, no to tak średnio gra, żeby bez problemu mogli nas wyłapać, jak chociażby tutaj w wypasionej wyrwie. Chociaż takie jezioro rozmiaru wypasionej wyrwy, w którym moglibyśmy pływać, załóżmy, że tam jeszcze byłyby jakieś jaskinie, tunele, sekretne przejścia. No, myślę, że coś takiego o takich rozmiarach mogłoby już wypalić i mogłoby być bardzo fajne. W karnecie bojowym pojawiło się parę testów potwierdzających na to, że w przyszłości srogi szczyt się rozpuści. Mamy na to chociażby postacie syrenek, wieloryba, różne aspekty wody. To samo było w sezonie siódmym, który zapowiadał rozpuszczenie się srogiego szczytu i myślę, że jest to coś prawdopodobnego. Wspominałem o tym wiele razy na swoich odcinkach, a więc myślę, że nie muszę tego dalej przedstawiać, ponieważ starsi widzowie doskonale wszystko wiedzą, a ci młodsi uzyskają więcej informacji Informacji w jutrzejszym materiale. No i to byłoby na tyle. Dajcie znać, jakie są Wasze teorie. Na sezon 9 najlepsza z nich uzyska 1000 fałdolców na nowy karnet bojowy, abyście nie tracili pieniążków. To co jest ważne, to że cierpliwi, czyli ci, którzy dotrwali do samego końca materiału, uzyskali podpowiedź, jak te 1000 fałdolców z początku odcinka w ogóle uzyskać. A więc widzicie, cierpliwość popłaca. Popłaca również pisanie kodu Ja w sklepie, abym w ogóle miał pieniądze na te konkursy. No bo nie ukrywajmy, youtuberzy gór złota to nie zarabiają. Przynajmniej ci niektórzy. A więc dzięki za oglądanie. Pamiętajcie sub, łapkę w górę, teoria w komentarzu i follow na Instagramie, ponieważ to zawsze da wam jakiś tam dodatkowy bonus, aby napiszcie w komentarzu nick z Instagrama, aby mógł w ewentualności to potwierdzić. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się wszyscy no i cześć!